Siema, siema, tutaj Tori w Brawl Stars. Ostatnio dzieje się wiele dziwnych i tajemniczych rzeczy. No i głównie chodzi mi tutaj o tą sekretną kamerę, zwróćcie na nią uwagę. Oprócz tego patrzcie na moją zadymiarkę, ona co chwilę się gliczuje i tak jest z każdym zadymiarzem. Na przykład, nie wiem, ustawiacie sobie Cordeliusa, proszę bardzo, on też się gliczuje w menu, widzicie? Uwaga, no myślę, że to widać. Dlatego wpadłem na pomysł, że zaczniemy nową serię na moim kanale i zamienimy się w detektywów. No i powiem wam wszystkie sekrety związane właśnie z tą kamerą, bo jak w nią klikniemy, no to przenosimy się do specjalnego miejsca, ale do tego przejdziemy zaraz i zaraz to wszystko sobie omówimy. Zanim do tego przejdę, jeśli chcecie kolejny odcineczek właśnie z tej serii, jak na przykład wyjdzie coś nowego, no to zostawcie 2000 łapek w górę pod tym odcineczkiem. To wszystko zależy od was, jeśli uda nam się dobić, no to znowu później będziemy detektywami. A jeśli jesteś nowy na moim kanale i jeszcze mnie nie subskrybujesz, to szybciutko zostaw subika, bo teraz będzie mnóstwo nowości w Brawl Stars. Uwierzcie mi, że będą działy się grube rzeczy w naszej gierce, więc kto jeszcze nie ma suba, niech szybko zostawia, żeby nic nie przegapić. Swoją drogą, jak to oglądacie, to już za niecałe 3 dni wychodzi karnet zadymiarski, a bardziej to nowy sezon karnetu, więc jak planujecie go zakupić, to myślę, że warto już sobie zrobić zapasy gemów, żeby być gotowy na ten karnet. No i jak będziecie doładowywać gemy, to pamiętajcie o wpisaniu kodziku Tori w sklepie Brawl Stars. Każdy, kto doładuje gemy z moim kodem lub kupi karnet z moim kodzikiem, zostanie pozdrowiony na odcinku i będę mu mega, mega wdzięczny, jak coś tutaj macie podanego maila, na którego wysyłajcie mi potwierdzenie, jak zakupicie jakieś gemy z moim kodzikiem, na przykład nagranie lub screena, i wtedy pozdrowię was na odcinku. Zanim przejdę do tajemniczych, sekretnych tematów, zacznijmy sobie od tego, że w sklepie pojawiły się specjalne oferty mistrzowskie. Między innymi mamy kozackie ikonki gracza z różnymi właśnie logami drużyn. Możecie sobie kupić, jak jesteście fanem którejś z drużyny. No i mamy oczywiście też specjalne emotki. Ja już jedną mam kupioną, o Triple Totem, więc w sumie kolejnej kupować nie będę. Ale wbiło też nowe przebranie Mortisa. Zwróćcie uwagę, hokejowy Mortis. Oprócz tego odznaka ikonka za 149 gemów. Całkiem ciekawa oferta. No ale dobra, bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tego, na co każdy czeka i ja też czekam, bo to jest naprawdę tak mocna rzecz. Jeśli jeszcze nie wiecie, to dowiecie się z tego odcinka, a jak już wiecie, to i tak dowiecie się z tego odcinka wielu rzeczy, których nie wiedzieliście właśnie na temat tego tajemniczego pomieszczenia. Wchodzimy sobie i uwaga, co my tutaj mamy? Matko Bosko. Mamy tak naprawdę 5 różnych ekranów, no i na każdym z nich jest kamera i możemy obserwować, co dzieje się w tajemniczym parku Star. Jest to park związany z Brawl Stars, który skrywa wiele tajemnic. Ale zanim przyjrzymy się dokładnie tym kamerą, uwaga, mamy tutaj różne przedmioty. Jest kubek, w którego tak kliknę, to nic się nie dzieje. Ale oprócz tego mamy też między innymi jakiś taki dziwny, nie wiem, komputerek, nie wiem co to jest, ale klikam w to i już coś nam się odpala, widzicie? Włącza nam się specjalny filmik Star Parku. Później mamy tu jakieś dwie opcje. Pierwsza to jest Security Archives, a druga to jest Time Coder. Najpierw to wy zobaczcie na to, co mamy w prawym górnym rogu. Godzina 16:30. No i to jest trochę dziwne, bo ja jak nagrywam ten odcinek, to jest 8:30, czyli tak jakby 8 godzin w tył. Więc na pewno nie jest to czas polski, ale wczoraj na live'iku z widzami odkryliśmy, że między innymi w Tokio w Japonii jest właśnie identyczna godzina, która jest tutaj na tym dziwnym ekranie. Zobaczcie, 16:31 aktualnie jest w Tokio, jak ja to nagrywam, a tutaj też mamy 16:31. Zasłaniam wam to kamerką, teraz już bardzo dobrze widzicie, ale moja kamerka teraz wraca w to miejsce, bo z drugiej strony mamy dziwną datę. 03.11.1995. Zapamiętajcie ją sobie. Klikamy tą pierwszą opcję, Security Archives, i co ona nam odpali? W sumie to nic takiego, nic tutaj nie mamy zapisanego. Druga opcja to Time Coder. Klikamy sobie w nią i tu są jakieś dwie daty, które my sami musimy wpisać. Jak klikniemy, to te daty się wpisują. Może spróbujmy tutaj wpisać tą datę, która jest u góry. 03.11.1995. I czy da się kliknąć Enter po samej tej jednej dacie? Nie, nic wtedy nam nie wyskakuje. Żeby znaleźć drugą datę, musimy poczekać troszkę do dalszej części odcinka, więc zaraz do tego przejdziemy. Ale dobra, jestem znowu w tym ekranie. No i teraz spójrzmy, co tutaj się odgrywa na środkowym ekranie. Mnóstwo jakichś dziwnych ludzi chodzi. O co chodzi? Są to najprawdopodobniej pracownicy Star Parku, którzy sprzątają i szykują Star Park na nowy dzień. Są tam sprzątaczki, jeszcze jakieś właśnie inni pracownicy. No i ta kamera tak naprawdę pokazuje nam dużo postaci, ale jest najmniej ciekawa. Ja sobie klikam teraz w inną kamerę. Patrzcie, tutaj się dzieje. Jesteśmy aktualnie w specjalnej restauracji, która jeszcze wczoraj, jak oglądałem tą kamerę, była zamknięta, a teraz ta restauracja normalnie funkcjonuje. Ale robię wam teraz zbliżenie tutaj i widzicie, tam jest coś zablurowane. Tam normalnie ktoś jest za tym pomieszczeniem, tylko jest blur. Jakby nie widzimy tego dokładnie. No i tam jest jakaś postać, coś czarnego, coś ciemnego. Ciekawi mnie, czemu twórcy Brawl Stars to zablurowali i chcieli to ukryć. To jest bardzo ciekawe i interesujące. A wy oglądajcie odcinek do końca, bo te najciekawsze, najbardziej interesujące rzeczy dopiero będą zaraz. Okej, mamy tutaj kolejną kamerę i jest ona chyba typowo sprzed wejścia do Star Parku. Tutaj mamy wejście do tego parku, jak widzicie jest ochroniarz, są tam jakieś budki, jeszcze jakieś inne osoby. No i tutaj mamy już inne ujęcie w kamerze, gdzie ta gwiazdka Star Parku płacze. I to jest trochę dziwne, to jest trochę przerażające i to jest pierwsze
pierwsza poszlaka, która pokazuje nam, że Star Park skrywa naprawdę mroczną tajemnicę. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj pokazane to jakby koło diabelskie, takie wielkie coś, co się kręci, i na tym ujęciu nic takiego bardzo ciekawego nie mamy. Jest jedynie jeszcze tutaj pokazany budynek Bula, widzicie? Tam było napisane, o, tu mamy nawet troszkę inną kamerę z tego pokazaną. Chciałbym, żebyście jeszcze zobaczyli to ujęcie. Tutaj też jest coraz to więcej osób, co nie? Nawet jakiś mały ziomeczek, to jest pewnie jakiś turysta, który tam wszedł. I mamy salon gier i tam jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Mianowicie mamy specjalne automaty 8-bitowca. I dlaczego teraz wam o tym mówię? Ci z was, którzy troszkę dłużej grają w Brawla, na pewno pamiętają, że chyba ponad już parę lat temu, gdy wbiliśmy sobie w 8-bitowca i kliknęliśmy parę razy w jego ekran, to odpalała nam się specjalna gierka. Działało to podobnie właśnie jak ta kamera. Kamera jest drugą taką rzeczą, w którą jak klikniemy, to coś się odpala, co nie? To tak samo kiedyś było z 8-bitowcem i tutaj wam wyświetlam filmik, jak to wyglądało. Klikaliśmy sobie w jego ekran, no i nagle za jakiś czas przenosiło nas do specjalnej gry, która nazywała się Projekt Laser, gdzie w kosmosie mogliśmy latać 8-bitowcem i rozwalać tam jakieś różne staski kosmiczne i przeszkody. I generalnie to jakby jest taka kontynuacja ze Star Parku właśnie z tym związana. Ale największa, najmroczniejsza prawda kryje się pod koniec i zaraz wam ją powiem, bo to jest giga mocne. Ale patrzcie tutaj, szybko zwróćcie uwagę, co będzie napisane. S.P.S.D. Widzieliście? S.P.S.D. Jeden z widzów na live'ie, który swoją drogą robiłem wczoraj, dzisiaj też postaram się wam odpalić live'ika, gdzie będziemy znowu analizować tą sytuację, ale jeden z widzów wczoraj na live'ie powiedział mi, że ten skrót po prostu oznacza tam jakiś skrót Star Parku, tego specjalnego parku, coś z tym związanego. Więc chyba nie musimy tutaj żadnych takich nowych tajemnic z tym knuć, ale teraz coś, co według mnie rozwaliło system. Uwaga, puszczam wam dźwięk, mamy tutaj taką opcję, żeby puścić dźwięk i słuchajmy uważnie tego dźwięku. Bardzo podobny dźwięk do tajemniczego streamu WKBRL, kojarzycie? Takie kurcze dziwne wycie? Coś się zaczyna dziać? Jest straszna muzyczka ze Star Parku. Ej, to jest lekko przerażające, nie? Patrzcie, co się dzieje, ta muzyka jest coraz głośniejsza. Wow. Ale ta muza jest naprawdę straszna. Przyznajcie to, widzowie. Słyszycie, jakby coś leciało w naszą stronę? Jakby jakiś helikopter się zbliżał. Jest coraz bliżej. O kurcze. Bardzo dziwne, naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Dobra, wyłączam ją na razie. Co to był za dziwny dźwięk? Jeśli macie jakiś pomysł, napiszcie w komentarzu. Tak samo jak macie jakieś nowe tajemnice, które chcecie, żebym sprawdził na odcinku z tej serii, to napiszcie mi to w komentarzu. Ale teraz mamy kolejne urządzenia. Tu jest jakby jakiś kalkulator albo jakaś klawiaturka, ale w nią jak klikamy, to nic się nie dzieje. Lecz mamy tutaj specjalny notes i on mówi nam bardzo dużo. Uwaga! Najprawdopodobniej jest to taki dzienniczek pracowników Star Parku, którzy jak przychodzą do pracy, to się wpisują, że przyszli. No i generalnie zwróćcie uwagę, że mamy tutaj kółko i krzyżyk, który jest narysowany, czyli taka gra, na pewno kiedyś w nią graliście. No i tutaj nikt nie wygrał, a mimo wszystko zaznaczyli te kółka, które są krzywo, jakby były wygrane. To jest już pierwsza dziwna rzecz. Znowu pojawia nam się data 3, tutaj akurat 11.1995, czyli to jest identyczna data, którą mieliśmy wcześniej. Ta data się powtarza, zapamiętajcie ją, jest bardzo ważna. Mamy godzinę 7.03, więc może o tej godzinie coś się wydarzy. Ale nie wiem, czy wiecie, można kliknąć na drugą stronę tego dzienniczka i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jest bardzo ważna informacja, żeby nie wynosić tego dziennika z specjalnego pokoju ochronnego, no ale chyba został wyniesiony, skoro my go widzimy. Niektórzy piszą, że ta praca jest bardzo łatwa, niektórzy piszą, że ta praca jest bardzo nudna, ale niektórzy piszą też tutaj inaczej w tym dzienniczku. I mamy podaną nazwę Rick. Tak nazywa się ten oficer, który to wszystko wpisywał. Więc mordeczki, słuchajcie. Czyżby właśnie ta poszlaka, która pokazała nam, że ten oficer nazywa się Rick, miała nam zdradzić imię przyszłego nowego zadymiarza? Bo mi się wydaje, że bez powodu twórcy tej kamery tutaj nie zamontowali i dają nam tą całą fabułę, żebyśmy poznali nowego zadymiarza. I może on akurat nazywałby się Rick. Ale żeby tego było mało, poszlak mamy więcej. I poszlaki musimy znaleźć w naszych zadymiarzach. To jest bardzo ważna rzecz. Po pierwsze, no z czymś wam się kojarzą te kamery, które są w tle w menu? No kojarzą nam się z RT. RT jest związany głównie z kamerami. I przeczytajmy sobie teraz jego opis. RT jest pomocnym infokioskiem, ale powierzono mu też zadanie monitorowania wszelkiej aktywności w parku Star. Dla bezpieczeństwa rzecz jasna. Czyli skoro tam monitoruje, no to musi tam być niebezpiecznie. No i my tak naprawdę zamieniamy się w RT i to my jesteśmy tymi ochroniarzami i to my monitorujemy przez te wszystkie kamery. Zobaczmy, czy jak klikniemy w RT, to coś nam się odpali. Chyba nie. Klikam cały czas w niego, nic nam się niestety nie odpala. Najmocniejsza rzecz chyba znajduje się w opisie Bell. Uwaga, przeczytajmy go sobie teraz. Bell, przywódczyni słynnego gangu złotorękiego, zależy na czymś więcej niż pieniędzy. Chce odkryć tajemnicę parku Star i zlikwidować go.
Czyli skoro Bell chce zlikwidować ten Star Park, czyli to, co mieliśmy okazję oglądać na kamerach, no to tam musi dziać się coś złego, skoro ona chce odkryć jego tajemnicę. Ten park skrywa jakąś wielką tajemnicę i to już wiemy. Powiem wam, że opisy niektórych postaci specjalnie ostatnio właśnie zostały pozmieniane i zostały pozmieniane chwilę przed tym, gdy te kamery wszedły do Brawla. Jedną z głównych podejrzanych, że coś zrobiła, jest Colette. Colette jest bardzo dziwną postacią, jak widzicie, zresztą jak na nią spojrzycie, to widać, że już coś ukrywa i ma jakieś sekrety, więc na nią na pewno bym uważał. Bardzo przerażająca rzecz znajduje się też w opisie mojego ulubionego zadymiarza Spike'a. Większość ludzi ma Spike'a za uroczego asystenta Colta i Shelly na ranczu strażnika. Nikt nie odgadłby skali jego traumy. Spike ma jakąś traumę, coś co wydarzyło mu się bardzo złego w życiu. Nie wiemy, o co dokładnie chodzi i może właśnie mieć to powiązanie ze Star Parkiem. Kolejną cenną poradę dostajemy od Mortisa w jego opisie. Oglądajcie koniecznie do końca, bo przed nami najciekawsze. Ale co do Mortisa, no to mamy tutaj fakt, że w Star Parku nikt nie umiera. Czajcie? To wprost nam tutaj twórcy napisali, w Star Parku nikt nie umiera. Lecz tak naprawdę sytuacja dopiero zaczyna nam się rozkręcać tutaj, przy opisie Nani. Nani była pierwotnie kamerą monitoringu, którą zmodyfikowano, aby miała oko na Jessie. Niestety z trudem nadąża z niesforną dziewczyną. Uwaga, mamy tutaj taki poradnik, żeby zobaczyć na Jessie. No i gdy przejdziemy sobie do Jessie i przeczytamy jej opis, to mamy coś takiego. Jessie jest geniuszką, która buduje bronie i gadżety z części znalezionych na złomowisku. Może pewnego dnia jej matka Pam pozna się na talencie córki. Więc tu mamy kolejne przekierowanie do następnej zadymiarki, jaką jest Pam. I gdy wchodzimy w opis Pam, mamy coś takiego. Pam ma ręce pełne roboty na złomowisku i nigdy nie próżnuje. Szkoda tylko, że przez pracę nie ma czasu dla córki Jessie. Więc tak jakby znowu nas cofa do Jessie i tutaj się zatrzymujemy, na tej zadymiarce, bo ona skrywa według mnie największą tajemnicę i ona jest też bardzo podejrzana. Na pewno kojarzycie, jak jakiś czas temu oficjalny stream WKBRL od twórców Brawl Stars, który był mega przerażającym i strasznym streamem, gdy jeszcze działał na YouTubie, no to w pewnym momencie się zmienił. Zmienił tam się głos, były tam bardzo dziwne dźwięki i ludzie, którzy to słuchali, ja też to słuchałem i też to potwierdzę, no to słyszę i tam dźwięki jakby błagania o pomoc pewnej zadymiarki. I ten głos był przez nas rozpoznany jako głos Jessie. Wyglądał identycznie jak głos Jessie i po prostu wołał on o pomoc. Był w tarapatach. Ktoś go tam próbował krzywdzić. I jakby to wszystko się łączyło, bo tutaj dostajemy właśnie podpowiedź, żeby przejść do Jessie. To już jeden z ostatnich opisów, które wam pokażę, ale też jest bardzo ważny. Dotyczy on Piper. Piper chce tylko piec i sprzedawać miejscowym placki, ciasteczka i inne słodkie przysmaki. Lepiej nie pytaj o jej przeszłość. Czyli mamy nie pytać o to, co się wydarzyło z Piper jakiś czas temu. Nie mamy pytać o to, co ona ma za uszami, co ona zrobiła. Jak myślicie, który z tych zadymiarzy jest tutaj największym podejrzanym w naszym śledztwie? A może to właśnie ten nowy zadymiarz Rick, który dopiero za jakiś czas wejdzie? O ile oczywiście wejdzie, bo tutaj pewności nie mamy, ale za to mamy pewność, że twórcy Brawl Stars wrzucili wczoraj nowy post na swojego Twittera związany właśnie z tymi kamerami. I pozwólcie, że teraz razem go sobie obejrzymy, ja nawet włączę wam dźwięk i dokładnie go przeanalizujemy, bo on też skrywa wiele tajemnic. No i dobra, filmik się zaczyna, w tle tam słyszycie ten dźwięk i mam nadzieję, że mnie nie przegłuszają i że mnie też dobrze słychać. Mamy tutaj pokazane, jak widzicie, te komputerki. To specjalne pomieszczenie, do którego to my mamy dostęp. I za chwilę pojawi się coś bardzo, ale to bardzo ciekawego. Zobaczcie, tutaj mamy znowu te kamery cały czas pokazywane, pracownicy, którzy sobie chodzą. Zwracajcie uwagę na każdy szczegół, bo każdy szczegół może tutaj być bardzo ważny i ja już widzę pierwszy szczegół. Muszę wam troszkę cofnąć ten filmik. Uwaga, co my tutaj mamy? Czekajcie, w którym to było momencie? Teraz, widzicie? Tu jest specjalny napis. 11.995. To jest ta sama data, która była podana wcześniej. A dokładniej to datę tą między innymi widzieliśmy w tym specjalnym notesie. Widzicie? 3.11.1995. To jest ta sama data. Ale patrzcie dalej. Tutaj pojawia nam się kolejna dziwna data. Nie wiem, czy to jest data swoją drogą. 07.26. O co z tym kodem może chodzić? Zapamiętajmy go sobie też. I po chwili tutaj jest jeszcze jedna data, która pojawiała się tylko na milisekundę. I mi się wydaje, że ona jest najważniejsza. Widzicie? 21.95. 5? Jeszcze raz. 21995. Zapamiętajcie sobie tą datę. Coś ciekawego będzie jeszcze w dalszej części tego filmiku. Widzimy cały czas ujęcia na ten Star Park, takie dziwne, co nie? Mamy między innymi to diabelskie koło, znowu jest ta płacząca ikonka Star Parku i jest hashtag. Hashtag Star Park CCTV. To jest też mega mocny hashtag, ponieważ zobaczcie, tutaj zaraz się pojawiło. Please ignore this hashtag. Czyli nie zwracajmy uwagi na ten hashtag, omijmy go. Dlatego tym bardziej pokazuje nam to, że ten hashtag jest ważny i twórcy specjalnie nie chcieli, żebyśmy na niego patrzyli. Ale z czym wam się kojarzy ten hashtag, żeby na to nie patrzeć? Z opisem Piper. Lepiej nie pytaj o jej przeszłość, a tam lepiej ignoruj tamten hashtag.
to wszystko nam się łączy w jedną całość. Jak widzicie, cała ta sytuacja jest bardzo ciekawa, napiszcie co o tym sądzicie, jak chcecie kolejne odcinki, pamiętajcie o łapeczce w górze i subiku na moim kanale. No i dzisiaj się widzimy na live'ie, najprawdopodobniej koło 17.30, gdzie postaram się jeszcze tutaj dokładnie z wami omówić kilka rzeczy z tego strasznego pomieszczenia. Do zobaczonka, trzymajcie się, elo!